serce rozwiąże je trudne sprawy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Sterów Clipperków po długiej przerwie. Antoni, mogę powiedzieć dzisiaj, co będziemy robić, bo sam to przygotowywałeś. No więc zrobiłem krewetki. Dosłownie wrzuciliśmy wszystko, co było zjedliwe w lodówce. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy wystąpi z nami Ola, nowy tester Clipperków. Na razie jest tutaj na stażu. Część z naszych widzów może się spytać, ale co się stało z Mikołajem? Konkretnie spyta się o to Mikołaj. Mikołaj jako znany gwiazdor polskiej estrady postanowił, że jest influencerem zbyt wysokiej klasy, żeby z nami nagrywać i postanowił, że całą swoją karierę poświęci teraz graniu w League of Legends. Tak naprawdę nie jesteśmy w piwnicy, tylko mieszkamy pod mostem, a to graffiti to nie ściana, tylko most. Razem z Tortillą będziemy dzisiaj jedli krewetki. Zimne? Zimne, już zimne. Do krewetek dodaliśmy sos jalapeno. Jalapeno. Jalapeno? Jaki to smak? Ten sam, tylko źle wymawiasz. Oprócz tortilli mamy krewetki. Chciałbym opisać proces, jakim zostały stworzone te krewetki, to danie. Na początku to jest kukurydza z puszki, pokrojona żółta papryka, czosnek i cebula. I potem wrócone krewetki w prawie gyros na patelnię. Półgotowane, półsmażone takie były. Półgotowane, półsmażone. Dobrze, teraz przejdziemy, powinniśmy przejść do degustacji. No to zaczynamy degustację. No jak dla mnie było okej. Okay. Gdyby pewnie to zrobił ktoś inny, to byłbym trochę bardziej krytyczny. Ale nie mogę powiedzieć, że było to niedobre. Było zjedliwe i było okej okay, jak dla mnie, ale... Tak więc, podsumowując, nie było to złe. Teraz oddaję już głos Olafowi. Można powiedzieć, że jak na pierwsze krewetki Antoniego, to bardzo smaczne. Jedyny minus to chyba tylko to, że były zimne, a tak to jakbym mógł zjeść jeszcze raz takie tylko ciepłe, no to bym zjadł. Pięknie powiedziane, Olafie. Ja chciałem tylko dodać, że danie Antoniego to najpyszniejsza rzecz, jaką w życiu zjadłem. Sos jalapeno idealnie wkomponował się z krewetkami i warzywami dodanymi do tego dania. Przypomina mi to smak mojego dzieciństwa, kiedy wraz z ojcem po szkole wracaliśmy do domu i razem gotowaliśmy obiady. To były piękne dni, kiedyś to było, nie to co teraz. A tak poza tym to moja wypowiedź wcale nie została spreparowana przy pomocy syntezatora mowy. A ja w oryginalnej wersji wcale nie powiedziałem, że danie Antoniego mi nie smakowało, a on wcale nie trzyma teraz moich zwłok w piwnicy. Co ja mogę powiedzieć? Chciałbym tutaj trochę zabrać widza w taką podróż. Trochę po odczuciach związanych z tym daniem. Znaczy, gdy za pierwszym razem wziąłem do ust tą krewetkę, to zacząłem się śmiać. Dlaczego zacząłem się śmiać? Konsystencja była tak zjebana, że gdyby objaśniłem sobie, jaką powinienem mieć teraz minę, to niezwykle mnie to rozbawiło. W zasadzie, jeżeli miałbym ocenić sam smak, to jest solidny. Nie jest to nic specjalnego, w zasadzie całkiem niezłe. No a konsystencja pewnie w dużej mierze jest winą tego, że trochę ugotowane, a trochę usmażone. Jakieś podsumowania dania tego? Podsumowanie będzie jeszcze druga część odcinka. No to prawda, będziemy mieć tripsy. Może po prostu już skończmy tą część, bo jest tutaj nieudana. No i teraz druga sekwencja tego odcinka. Krótka, speedrun tak zwany, bo mamy mało czasu i się świetlimy. Froma, każdy chyba zna. Znam ten smak jak wnętrze własnego pokoju. Jest to smak, który ja osobiście bardzo lubię i który bardzo wysoko sobie cenię. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Są smaki, do których trzeba dorosnąć, które nie są jakby inherentnie dobre, ale gdy rozwinie się kubki smakowe na nich, są to bardzo dobre, wykwintne smaki. Jeśli chodzi o chipsy Lay's Fromage, to one są właśnie tym smakiem, jeśli chodzi o świat chipsów. Fromage chipsy są po prostu bardzo dobrymi chipsami. Z mojej dogłębnej analizy na drodze dedukcji doszedłem do konkluzji, iż ja to mu wpierdoli głupoty. Chipsy fromaż są po prostu dobre. Nieważne, czy masz 5 lat, czy 6. W skrócie zgodzę się tutaj z Olafem, że dobre są.
A więc teraz konsumujemy bardzo, jak widać, ostrych chipsów. No. No, to jest zajebiste. No. To było zajebiste, dobra. No jest tak, jak Kołasz powiedział, ostre chipsy, smak, ser i jalapeno. Pewnie zastanawiacie się, skąd się tyle takich ostrych potraw. Najpierw krewetki z jalapeno, a teraz chipsy z jalapeno. To wszystko dlatego, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Prezydent Meksyku. Dzięki naszej nowej współpracy z Republiką Meksyku będziemy mogli poszerzyć nie tylko o nasze horyzonty kulinarne, ale także... Zanim na tę recenzję zostawimy naszemu nowemu członkowi, żeby sam spróbował i sam wydał werdykt na te oto chipsy, więc Olafie, no to powiedz, co ty ich sądzisz. No dobra.